Dobry wieczór, szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi za jego stałą, tak wspaniałą gościnę dla tych, którzy do historii Polski chcą wracać i chcą ją kontynuować. Bo przecież chodzi nie tylko o to, żebyśmy rozważali to, co przeszłe, ale żebyśmy przez świadomość tej wspaniałej historii odnaleźli w sobie poczucie służby kontynuacji tego dzieła, które trwa już 1050 lat prawie. Dziś chciałem mówić o okresie szczególnym, trudnym, bo okresie jedynym w naszej historii, jedynym, jeśli by dzielić tę historię na stulecia, kiedy brakowało przez większą część tego stulecia polskiego państwa w jakiejkolwiek formie, a w formie niezawisłej suwerenności Polski nie było dłużej znacznie, przez cały długi wiek XIX, który historycy czasem zaczynają od Sejmu Niemego, już nawet od roku 1717, a niektórzy kończą dopiero na roku 1989. Ale zanim do, oczywiście z przerwą na II Rzeczpospolitą, zanim do tych rozważań o zakresie wieku XIX przejdziemy, chciałem zaproponować krótką refleksję o tym, czy XIX wiek w nas jeszcze żyje, w naszej pamięci, w pamięci nie tylko nas tutaj zgromadzonych, bo to grupa szczególna tych, którzy historią Polski się interesują, ale w szerszym kręgu tych, którzy żyją kulturą masową, edukacją, tą, jaka jest dostępna, którzy nie są na co dzień zainteresowani historią. Czy pamiętamy jeszcze wiek XIX? Korzystając z bujnie rozwijających się w ostatnich dekadach studiów nad pamięcią i wprowadzonego do nich rozróżnienia, moglibyśmy powiedzieć, że wiek XIX wypadł już ostatecznie poza ramy naszej pamięci komunikacyjnej i przeszedł wyłącznie już w obszar pamięci kulturowej. Tę pierwszą, komunikacyjną, kształtują doświadczenia naszej indywidualnej biografii, żywe wspomnienia, rodzinny przekaz nieprzekraczający 3-4 pokoleń wstecz, najwyżej 80 do 100 lat. Ta druga, kulturowa pamięć może ogarniać wydarzenia nawet sprzed tysięcy lat, jeśli tylko zostawiły swoje ślady w kulturze, są przypominane w świętach, obyczajach, obrzędach, utrwalone w symbolach, obsługiwane przez, jak to właśnie studia nad pamięcią określają, wyspecjalizowanych nauczycieli tradycji, kapłanów, nauczycieli, muzealników. Wiek XIX jest już na pewno dawniej niż 100 lat temu. Nawet jeśli zaliczymy do niego I wojnę światową, nie ma już żywych świadków. W 2011 roku zmarł ostatni czynny żołnierz I wojny światowej, brytyjski marynarz. 4 lutego tego roku, a więc bardzo niedawno, zmarła ostatnia z 65 milionów 38 810 osób, jakie przewinęły się w czasie tamtej wojny przez szeregi państw walczących. Kelnerka RAF-u z bazy w Norfolk, Florence Green, miała 111 lat. Ostatni weteran państw centralnych umarł w 2008 roku. W Wielkiej Wojnie, czyli I wojnie światowej, bo tak ją przecież najpierw nazywano, kończącej tak zwany piękny wiek XIX, zginęło w walce 9 milionów 750 tysięcy 103 żołnierzy, jak skrupulatni historycy się doliczyli. Pozostałych 55 milionów, prawie 400 tysięcy tych, którzy przeszli przez szeregi żołnierzy I wojny światowej, zabrały kolejne lata, upływ czasu i wpływ zdarzeń, jakie w nim zanurzyły te pokolenia żołnierzy, ich rówieśników, przyjaciół, rodzin. A więc już po wszystkim opadły emocje, została tylko zimna pamięć kulturowa, pomniki, muzea, wzmianki w podręcznikach, kwiaty w oficjalnych uroczystościach, składane na grobach. Niektórzy wtedy stawiają pytanie, zwłaszcza w kontekście I wojny światowej, czy to wszystko miało jakiś sens, ta ogromna ofiara, tyle milionów ludzi? Czy ma jakiś sens dla nas?
Te same pytania pewnie będziemy mogli powtórzyć za rok w czasie 150. rocznicy powstania styczniowego, które lokuje się jakby w środku naszego długiego wieku XIX. Będziemy mogli te same pytania powtórzyć przy ocenie innych XIX-wiecznych powstań, konspiracji, wojen, a także wszystkich innych niepolitycznych i niemilitarnych działań czy marzeń ludzi tamtego czasu, ludzi, którzy minęli. To są oczywiście pytania do naszej pamięci, do naszej historii pamięci. Te historie tworzą także ci, którzy ją opowiadają, historycy, ale również pisarze, popularyzatorzy historii, ci, którzy z niej szydzą. Kiedy zastanawiamy się nad tym, co formuje stereotypy historii Polski w XIX wieku w umysłach dzisiejszych Polaków, możemy chyba zaryzykować tezę, że uczeni badacze tego okresu raczej nie odgrywają w tym zakresie wielkiej roli. Wiek XIX nie ma swojego Jasienicy. Fragmenty syntez Normana Davisa czy Adama Zamoyskiego nie mają chyba aż tak wielkiego oddziaływania na masowe wyobrażenia o wieku niewoli. Mocniej w naszej wyobraźni, choć zapewne nierówno w kolejnych pokoleniach, tkwią wizje literackie i w niektórych przypadkach ich współczesne ekranizacje. Dziady i Pan Tadeusz, Warszawianka i Noc listopadowa, Wierna rzeka, Popioły, Syzyfowe prace, już chyba nie Wacław Gąsiorowski i cykl jego powieści z czasów Księstwa Warszawskiego. Też już chyba nie mądra refleksja Mariana Brandysa nad pokoleniem Szwoleżerów. Wiek XIX to w naszej zbiorowej wyobraźni skojarzenia z dźwiękami, z muzyką Chopina i Moniuszki, z malarskimi symbolami, patrolem powstańczym Maksymiliana Gierymskiego, melancholią i wigilią na Syberii Jacka Malczewskiego, z cyklami rysunków Artura Grotgera, Lituanią, Warszawą, z czwórką Chełmońskiego, może jeszcze z realistycznymi spojrzeniami Aleksandra Gierymskiego, Świętem Trąbek, Piaskarzami, Trumną Chłopską. Jakie tu wątki się przewijają? Pan Tadeusz to dziś może przede wszystkim raj utracony Kresów, Ułan i Dziewczyna, Powstania, Napoleon, Chłopi Rejmonta to jeszcze obraz nie narodu, ale już blisko, jeszcze rytm biologiczny życia, ale już problemy uwłaszczenia i serwitutów. Lalka Bolesława Prusa i Ziemia obiecana Rejmonta to początki kapitalizmu, a w tle problem kolaboracji czy zdrady narodowej tradycji. W końcu śmierć porucznika Sławomira Mrożka. Ironia, kpina z martyrologii. Stary Kościuszko i młody Piłsudski, książę Józef i książę Adam Jerzy Czartoryski, Kordian i Ham, pytania Tomasza Ubieńskiego, bić się czy nie bić. Szkoła krakowska i polecana ostatnio przez Adama Michnika mądrość Teki Stańczyka. Czy wszystkie te wątki, sploty i ostre przecięcia w żywych niegdyś debatach nie są dziś bardziej wyblakłe, przynajmniej dla młodszych pokoleń? Wiek XIX, który wciąż odzywa się w wyobraźni młodych ludzi, to być może wciąż filmowane atrakcyjnie romanse Jane Austen i sióstr Bronte, wspaniałe bale w cesarskich salach, które nie mają swojego odpowiednika w polskim anturażu, bo przecież dworek to jednak za ścianek. A dla miłośników bardziej męskich rozrywek, może wielkie imperia, wśród których niestety nie ma Polski, i wielkie bitwy, w których Polacy byli niestety tylko mięsem armatnim, choć pięknie ubranym. Wyobraźnie i emocje angażują na pewno mocniej wydarzenia z XX wieku. Druga wojna, Jedwabne, Katyń, Powstanie Warszawskie. Dziedzictwo UB z jednej strony, Solidarności z drugiej. Co zatem z pamięcią polskiego XIX wieku? Ile ona jeszcze waży w naszej współczesnej tożsamości? Czy przystępując do analizy przeszłości tamtego czasu z narzędziami krytycznej historii dokonujemy całkowicie bezpiecznej sekcji ciała martwego, czy podejmujemy się wciąż ryzykownej wiwisekcji? By zasugerować od razu odpowiedź na to pytanie, powiem, że znajduję ją w słowach, które wypowiedział kiedyś w najważniejszym swoim w życiu przemówieniu Ronald Reagan. Było to przemówienie skierowane do obu izb Parlamentu Brytyjskiego w maju 1983 roku, w którym zdefiniował jakby swój program walki z Imperium Zła, ze Związkiem Sowieckim i gdzie szeroko omawiał znaczenie Polski w tej walce, mówiąc o
tym, co z jego perspektywy wydawało się istotą polskości. Użył takiego sformułowania, które wiąże się ściśle z doświadczeniem wieku XIX. Ronald Reagan mówił o wspaniałej polskiej niezgodzie na zniewolenie. Tak, to chyba jest istota, najkrótsze streszczenie tego, co wiąże się z historią Polski w wieku XIX. Jeśli mielibyśmy szukać do tego mot czy jakichś najpiękniejszych fragmentów, które mogą poruszyć naszą wyobraźnię, to przecież tutaj blisko w Warszawie można, zwłaszcza w Warszawie, jak prawie w każdym rozdziale naszej historii, można znaleźć szczególnie poruszające świadectwa. Ot choćby tutaj na Nowym Mieście nieduży pomnik niedaleko Waleriana Łukasińskiego, który 46 lat spędził w więzieniu carskim, samotny, w samotnej celi, i który przed śmiercią zapisał takie słowa. Nie miał do kogo się odzywać przez te 46 lat. 100 razy orężem Polaki mogą być zmuszeni do posłuszeństwa i 100 razy powstawszy walczyć będą z powiększonym zapałem za swoją niepodległość, dopóki nie zostaną wolnymi. Tę wiarę wyrażał Łukasiński, major Łukasiński, zakładając Towarzystwo Patriotyczne, i tę wiarę spełniały pokolenia tych, którzy walczyli o niepodległość w długim wieku XIX. Ale przecież także tutaj w Warszawie, niedaleko Warszawy, tam gdzie Olszynka Grochowska, gdzie skromny krzyż upamiętnia mogiłę tylu polskich żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość wtedy, słowami jakże przejmującymi, zacytuję je: przechodniu, powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, o losy przyszłych pokoleń, o wasze losy. Ci, którzy umierali w wieku XIX, o których czasem tak lekko zapominamy, umierali z tymi słowami, umierali z tą myślą. Wpisują się w historię, która jest oczywiście znacznie dłuższa od historii Polski. Tę historię, która właśnie w tych słowach przed chwilą zacytowanych z Olszynki Grochowskiej przypomina wydarzenie, którego bardzo okrągłą rocznicę będziemy obchodzili już za lat 8. 2500 lat upłynie za 8 lat od bitwy pod Termopilami, gdzie także spoczęło 300 obrońców swojej ojczyzny, zwracając się po śmierci swoją ofiarą do kolejnych pokoleń tych, dla których wolność jest najważniejsza. Jeśli mielibyśmy dorzucić jeszcze do tej listy, to już ostatni przykład, bo nie ma niestety czasu na przedstawienie całej tej historii, nawet w zarysie, tylko do przykładów można się ograniczyć. Jeśli chcielibyśmy jeden jeszcze taki poruszający, związany z tym miastem właśnie, z Warszawą, przykład przytoczyć, to oczywiście będzie to ofiara podpułkownika Romualda Trauguta, podpułkownika wojsk carskich, który stanął na czele powstania styczniowego, tego, którego rocznicę będziemy 150. obchodzili w przyszłym roku, a który ujęty przez carską policję nie wymienił w czasie śledztwa ani jednego nazwiska, a swoje zeznania podsumował tymi słowami: celem jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości i ustalenie w kraju naszym porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej sprawiedliwości. Idea narodowości jest tak potężną i czyni tak szybkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona. Ta postawa, której świadkami, czyli męczennikami, byli wymienieni przeze mnie żołnierze Olszynki, Łukasiński, Traugut, powstańcy, spotykała się oczywiście z przeciwdziałaniem, z walką, którą polskiej postawie wspaniałej niezgody na zniewolenie wydały imperia, trzy imperia, które Rzeczpospolitą rozebrały.
pierwszej fazie, po pierwszym rozbiorze, niewątpliwie najcięższe warunki panowały w zaborze austriackim. Napór germanizacyjny tam był najsilniejszy. Przynajmniej do połowy XIX wieku to był najgorszy zapór. Od połowy XIX wieku tę pałeczkę przejmował w pewnym sensie zabór pruski, polityka Kulturkampfu, która także zostawiła wiele świadectw bohaterskiej, uporczywej walki, choć nie zawsze wymagającej ofiary krwi, czasem chłopskiego sprytu i uporu, jak w przypadku Drzymały i jego wozu, czasem postawy odważnej dzieci i rodziców, jak we Wrześni, ale także wymagała ofiar. Niemniej jednak po korekcie granic rozbiorowych dokonanej w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim, to niewątpliwie zabór rosyjski był głównym teatrem, jeśli można tak powiedzieć, tej walki. Walki między wolnością polską a imperium. Wolnością, która nie została ograniczona do Polski, ale która adresowana była szerzej. I ta walka, przypomnę, że zabór rosyjski objął łącznie 82% terytorium Rzeczpospolitej, zabór austriacki 11%, a zabór pruski 7%. Mówię tu o granicach wytyczonych w 1815 roku i trwających przez 100 lat następnych. Otóż ta uporczywa walka, która kierowała się w tej sytuacji geopolitycznej, granicznej, przede wszystkim przeciwko Imperium Rosyjskiemu, pociągała za sobą liczne ofiary. Dla przykładu znów uogólniającego jakby pojedyncze losy, można wymienić związane także najbardziej z Warszawą miejsce, Cytadelę zbudowaną w 1835 roku na rozkaz cara Mikołaja I, centralne więzienie polityczne dla Polaków w zaborze rosyjskim. Przez to więzienie przewinęło się przez następnych lat 75, prawie 80, 60 tysięcy więźniów. Ponad 20 tysięcy ruszyło z Cytadeli dalej, na Syberię. Ogółem można powiedzieć, by wyobrazić sobie, ile ta walka, ile ta wspaniała niezgoda polska na zniewolenie kosztowała. Można powiedzieć najkrócej, że nie mniej niż w sumie przez cały ten długi wiek XIX, 80 tysięcy wysłanych na Syberię, najwięcej po powstaniu styczniowym, około 40 tysięcy. To także około 100 tysięcy tych, którzy zginęli w kolejnych powstaniach, w wojnie z Rosją w 1831 roku lub zostali straceni w prześladowaniach. To także 300 tysięcy szlachty polskiej, o polskiej tożsamości kulturowej, tak można na pewno powiedzieć, która została pozbawiona swojego szlachectwa w największej w całej historii XIX wieku operacji socjotechnicznej przeprowadzonej przez władze carskie, które chciały właśnie przez zabranie praw szlacheckich uboższej szlachcie na ziemiach ruskich i litewskich pozbawić polskość oparcia na tym terenie, który nazywamy Kresami. I rzeczywiście te 300 tysięcy polskiej szlachty przekształciło się przez 2-3 pokolenia w ogromnej większości w chłopów o świadomości ukraińskiej, albo litewskiej, albo białoruskiej. To jest także dla przykładu, by nie wyobrażać sobie, że śmierć czyhała tylko ta gwałtowna na tych, którzy stawiali opór imperium. Nie, bierność wobec imperium pociągała za sobą także ofiarę krwi. Po prostu imperium wyciągało żołnierzy, rekrutów z tego terenu. W samym tylko okresie między powstaniem listopadowym a rokiem 1870 z terenu tego malutkiego Królestwa Polskiego od Bugu do Warty się rozciągającego pod kontrolą rosyjską wyciągnięto 200 tysięcy rekrutów. Służba trwała wtedy 25 lat. Wróciło na ten teren po tej 25-letniej służbie 10-15 tysięcy osób. Reszta przepadła, zginęła, zmarła. Najczęściej choroby rozmaite były powodem zgonów lub została na zawsze gdzieś w głębi Rosji. To także przecież straty.
te straty związane z podporządkowaniem imperium, nie z walką przeciwko imperium, ale z podporządkowaniem imperium, wszystkim trzem imperium. Najłatwiej można także wyobrazić sobie, jeśli przypomnimy sobie także i ten fakt, że jeśli 100 tysięcy osób zginęło w ciągu całego XIX wieku w walce przeciwko Imperium Rosyjskiemu, to w szeregach armii trzech imperiów zaborczych zginęło w czasie I wojny światowej około 600 tysięcy Polaków. To też jest ofiara. Ofiara wynikająca z braku polskiego państwa. Wróćmy jeszcze na chwilę do Cytadeli. Ogłaszając decyzję o jej budowie i grożąc zburzeniem Warszawy w przypadku nowego buntu, Mikołaj I wypowiedział do Polaków w 1835 roku ważne słowa. Jeżeli będziecie uporczywie żywić nadzieję na oddzielną nację, oddzielny naród, na niepodległą Polskę i wszystkie tego rodzaju chimery, tylko ściągniecie na siebie więcej nieszczęścia. Spróbujmy zrozumieć taki punkt widzenia władzy rosyjskiego imperium, która prowadzi do tak jasnej deklaracji. Zapowiadała ona jednoznacznie, Polacy muszą uczynić ofiarę z marzeń o utrzymaniu swej politycznej tożsamości, z pamięci o swej tradycji narodu politycznego. Jeśli tego nie zrobią, padną ofiarą najostrzejszych represji ze strony imperium. Albo. Taką alternatywę, przynajmniej od końca lat 20. XIX wieku, stawiało przed Polakami rosyjskie imperium. Polacy samą pamięcią o swej odrębności i nadziejami na jej utrzymanie wnosili ferment do imperium. Mówił o tym wyraźnie skierowany do Mikołaja raport jego tajnej policji trzeciego oddziału już w 1828 roku, stwierdzający, że Polacy uważają siebie za pariasów rosyjskiego imperium. Leją łzy w związku z tym, iż w Rosji tylko oni jakoby znajdują się w stanie ucisku. Istotę tego problemu wyłożył jeszcze lepiej Mikołajowi w następnym roku senator wojewoda Królestwa Polskiego, książę Adam Jerzy Czartoryski, który mówił o tym, że Polacy chcą być poddanymi swojego króla, a nie obcego narodu, czyli nie Rosji. Mikołaj nie miał wątpliwości, że terror jest jedyną słuszną polityką wobec tego, co nazywał polonizmem. Pisał o tym najbardziej otwarcie do namiestnika Królestwa Polskiego, księcia Iwana Paskiewicza. Pouczał go wielokrotnie, cytuję list z 1838 roku. Jeżeli chodzi o ten kraj, to choć zapewniasz, że za lat 10 dojdzie on do stanu, jakiego sobie życzymy, ja obstaję przy 97 latach. Ale bardziej liczę w tej mierze na rosyjskie bagnety i kartacze niż na inne środki. Tylko strach, moim zdaniem, oddziałuje na Polaków. 7 lat później, w 1845 roku, pisał znowu do Paskiewicza Mikołaj. Powstrzymuje ich, czyli Polaków, tylko strach i obawa przed utratą tego wszystkiego, co im jeszcze do stracenia zostało. Dopóki siłą naszą jest nie tylko liczebność wojskowa, lecz i nieubłagane środki zespolenia z Rosją, pozbawienie ich wszelkiej odrębności, która stanowi resztkę ich rzekomej narodowości, dopóty mieć będziemy nad nimi przewagę, choć dopiero za jakiś czas i przy pełnej konsekwencji. Lecz jeśli tylko osłabniemy w stosowaniu tych środków, albo też pozwolimy sobie na jakiekolwiek zaufanie im, czyli Polakom, wszystko przepadnie i czeka nas niechybna zguba. Pisał to car największego imperium u szczytu jego potęgi w 1845 roku, kiedy nie miał za sobą doświadczenia żadnej przegranej wojny. To imperium pokonało niedawno Europę, Napoleona. A Mikołaj pisał w dramatycznych słowach, że jeśli ustąpimy Polakom choćby o centymetr, to całe imperium, to największe imperium na świecie obok brytyjskiego wtedy runie. Trudno o bardziej dobitne przedstawienie tej tragicznej alternatywy. Albo ofiarą paść musi polska tożsamość, którą zdławić muszą systematycznie stosowane, nieubłagane środki zespolenia z Rosją, albo ofiarą padnie imperium. Pod wpływem polityki imperium
dodajmy, kształtowała się wizja konfliktu po drugiej stronie. Plany destrukcji Imperium Rosyjskiego tworzyli polscy spiskowcy w kraju i na zesłaniu, i przede wszystkim na emigracji. Powstawały w ten sposób plany, o których zacząłem już mówić miesiąc temu. Plany wspólnej akcji wszystkich wspólnot etnicznych i religijnych uznawanych przez polskich konspiratorów za uciśnione przez imperium. Plany, które skupił najbardziej konsekwentnie książę Adam Jerzy Czartoryski. Czy można było wyobrazić sobie rozwiązanie tego tragicznego dylematu między imperium a polską narodowością bez ofiar? W pewnym sensie można było. I to wydaje się jeszcze jednym wartym szczególnej refleksji aspektem problemu imperium i jego ofiar. Chodzi o ideologie zdolne do zracjonalizowania ofiar jako drogi do wyzwolenia. Ideologia imperium jako instrumentu pewnej misji, władnej nieść ludziom, także mieszkańcom przyłączonych i asymilowanych peryferii, szczęście, okazała się do tego zdolna. To nie było imperium rosyjskie, to są nowe, 20 i 21 wieczne imperia, które są pod tym względem skuteczniejsze. Ale istotę tej nadziei imperium na przekonanie poddanych, że to dla ich dobra zabiera im się ich tożsamość, wyraził najlepiej sam Mikołaj w liście do księcia Paskiewicza z lipca 1833 roku. Pisał wtedy o Polakach tak. Trzeba ich uszczęśliwiać wbrew nim samym i jakby przemocą. Ten wzór, jeśli można tak powiedzieć, wzór walki przeciwko owej przemocy, przeciwstawiania się jej, był atakowany ideologicznie przez tych, którzy torowali drogę nowej władzy w XX wieku, którzy mówili, że należy pogodzić się z perspektywą porzucającą silne przywiązanie do polskiej tożsamości, jako przestarzałą, że trzeba pójść za postępem. Także ci, którzy byli zmęczeni, znużeni ofiarami, których wymagała ta wspaniała postawa niezgody na zniewolenie. Chcieli się wyzwolić w cudzysłowie z polskiego wieku XIX. Do tej grupy należał między innymi Czesław Miłosz, którego jeden cytat chcę właśnie w tym kontekście przywołać. To cytat z jego artykułu opublikowanego w lubelsko-krakowskim Odrodzeniu, tygodniku wydawanym przez komunistów w 1945 roku. Czesław Miłosz pisał tak wtedy o nastrojach hakowców. Jedni chronią się w rozpacz, która jest słodka. Jeszcze inni znajdują spokój w bałwochwalstwie ojczyzny, które może trwać długo, ale niewiele dłużej niż trwa jeszcze XIX wiek. Kończył z nadzieją Miłosz. A więc walka o polskość, walka w Armii Krajowej, to było dla Miłosza przedłużenie tego anachronicznego przecież w połowie XX wieku, polskiego wieku XIX. A jednak wiek XIX trwał uporczywie. By zrozumieć znaczenie tego uporu, warto na chwilę zastanowić się nad jego alternatywami, nad właśnie tym, co często dzisiaj z chęcią się uprawia jako historię alternatywną. Dwie takie możliwości możemy wziąć pod uwagę. Co by było, gdyby te 730 tysięcy kilometrów kwadratowych, które tworzyło Rzeczpospolitą na progu rozbioru w 1771 roku, przetrwało jako państwo polskie w wieku XIX? Albo gdyby zostało odbudowane, jak wielu miało nadzieję, wraz z kampanią napoleońską w roku 1812. Albo w 1831 roku, po ewentualnie zwycięskiej wojnie z Rosją, jak to rozważał na przykład Teodor Parnicki w swoich dwóch powieściach Muza dalekich podróży i Staliśmy jak dwa sny, gdzie rozwijał taką wizję, że oto Polacy wygrali tę wojnę w 1831 roku. Ignacy Prądzyński obległ cara Mikołaja w Dyneburgu i Mikołaj zgodził się na restytucję niedużego, ale jednak niepodległego państwa polskiego obok Rosji funkcjonującego, Czwartego Królestwa na czele z arcyksięciem austriackim. Albo co by było, gdyby XIX wiek ułożył się tak, jak to z kolei prorokował
Adam Mickiewicz na emigracji w redagowanym przez siebie Pielgrzymie Polskim, gdzie w takiej futurystycznej wizji ubranej w postać urywka ogłoszonego przez niego, urywka z gazety województwa szawelskiego z czerwca 1899 roku, czyli 66 lat w przyszłość wybiegał Mickiewicz, przewidywał, że właśnie w 99 roku będzie wracał z wielkiej bitwy nad Oką nasz wódz, jak się wyrażał, urywek właśnie owej gazety szawelskiej, który zwyciężył już w ostatniej bitwie z imperium pozwalającej stworzyć Rzeczpospolitą Syberyjską. A więc już nie ma imperium, są różne Rzeczpospolite. Niepodległa Syberia, wieńczy dzieło, można tak powiedzieć, tej wspaniałej polskiej niezgody na wolność. Wiemy, że na końcu tego wieku XIX, który zamykamy najczęściej datami I wojny światowej, na ziemiach, które obejmowały przed zaborami teren Rzeczpospolitej, mieszkało nieco ponad 50 milionów ludzi. Możemy się zastanawiać, czy gdyby polskie państwo przetrwało do roku 1918, ci ludzie, te 50 milionów, to byliby Polacy. Czy byłoby wśród nich tylu Ukraińców, Litwinów, jak stało się to rzeczywiście na progu wieku XX? Kim byliby Żydzi w sensie swojej tożsamości obywatelskiej na terenie takiego państwa? Możemy sobie wyobrazić to na konkretnych przykładach. Wymieńmy więc choćby trzy takie przykłady z kręgu kultury wysokiej. Prawnuk ostatniego wojewody nowogródzkiego, tego Nowogródka związanego z życiem Adama Mickiewicza, nazywał się Strawiński. Przeszedł do historii muzyki światowej jako jeden z największych kompozytorów XX wieku, rosyjski kompozytor oczywiście, Igor Strawiński. Wnuk powstańca styczniowego to drugi filar światowej muzyki XX wieku, Dymitr Szostakowicz. Można powiedzieć, no tak, ale przecież przyjęli imiona już nie polsko brzmiące, tylko związane raczej z rosyjską tradycją, ale przyjęli je dlatego, że w rosyjskim państwie obowiązywała zasada, że jeśli małżeństwo następuje w taki sposób, iż łączą się przedstawiciele dwóch wyznań, to dzieci wychowuje się w wyznaniu wyłącznie prawosławnym, obowiązkowo. Nie może być wychowania zmieszanego małżeństwa w wyznaniu katolickim, w tradycji polskiej zatem. Trzeci przykład, twórca techniki rakietowej, to wnuk powstańca listopadowego, Konstanty Edwardowicz Ciołkowski. Może Szostakowicze, Strawińscy, Ciołkowscy służyliby tej niepodległej, dużej, w środku Europy położonej Polsce. Może nie staliby się Rosjanami. Może Maria Skłodowska nie musiałaby wyjeżdżać do Paryża, aby tam realizować swój talent naukowy, ale mogłaby tu, w Warszawie, stworzyć, czy dołączyć raczej do już istniejącego centrum naukowego, promieniującego w przenośni i dosłownie na Europę. Na pewno powstałyby wspaniałe gmachy oper, filharmonii, tej wysokiej kultury, która miała tak wielkie znaczenie, instytucji wysokiej kultury, która miała tak wielkie znaczenie w XIX wieku. Byłby imponujący dwór królewski, na pewno. Ten, którego tak nam brakuje właśnie w tych wystawnych filmach, powieściach nawiązujących do wieku XIX, francuskiego, angielskiego, który nam tak imponuje. Nie mamy tego dworu w wieku XIX, mamy tylko dworki. Ale jeśli zastanawiamy się nad tym, to przecież przychodzi myśl i taka. Ale jeśli byłoby to państwo polskie w wieku XIX niepodległe, to warto uświadomić sobie, że był to jedyny wiek w historii ludzkości, kiedy Europa dominowała nad światem bezdyskusyjnie. W
Wcześniej to Azja miała przewagę. W wieku XX sprawa stała się bardziej skomplikowana. Stany Zjednoczone odegrały tu główną rolę. Azja zaczęła w drugiej połowie XX wieku odzyskiwać swoje znaczenie. XXI wiek to znów będzie wiek Azji oczywiście. Tylko wiek XIX był wiekiem bezdyskusyjnie Europy, dominacji i kolonializmu europejskiego. W dobrym i w złym, jak wiemy o tym. Czy Polska dziedziczyłaby i te tradycje, gdyby istniała w wieku XIX jako niepodległe państwo? Dużo pytań, na które, tak jak to zwykle, w historii alternatywnej nie ma ostatecznej odpowiedzi, ale które pozwalają się zastanowić nad tym, co było, gdy rozważymy to, co mogło być. Jest jednak i druga ewentualność. A co by było, gdyby po likwidacji państwa polskiego nie było woli ze strony wybranych, nie przeważających liczebnie, ale przez cały wiek XIX dość licznych elit tego narodu, tego społeczeństwa, które uporczywie nie godziły się ze zniewoleniem właśnie, które uporczywie walczyły o wolność. Przecież nie było nigdzie powiedziane, że Polacy muszą się uprzeć przy tej wolności. Jeśli spojrzymy na lata bezpośrednio po trzecim rozbiorze, to widzimy, że panował zupełnie inny nastrój. Nastrój szoku i czasem melancholijnego, a czasem tragicznego pogodzenia. No taki wyrok historii. Tyle narodów było wymazanych już przed nami z mapy i nas to spotyka. Wiemy oczywiście, że w 1797 roku zabrzmiał wśród żołnierzy legionów polskich we Włoszech ten mazurek, którego słowa stały się hymnem naszym, a potem, i to warto sobie uświadomić, przez wpływ Polski na inne narody, wpływ tej polskiej postawy niezgody na zniewolenie, walki z imperium, niemal te same słowa i czasem podobna melodia przeszły do hymnu ukraińskiego, serbskiego. Ale rzadziej pamiętamy, że twórca tych słów, Józef Wybicki, 2 lata po napisaniu Mazurka zwątpił, jak tylu innych. Wtedy, kiedy rozwiązywano legiony, kiedy wydawało się, że te nadzieje uczepione rozpaczliwie Napoleona runęły. Pisał wtedy do generała Kniaziewicza, którego niedługo miano wysłać na Haiti. Zapomnijmy więc, że są reszty jeszcze Polaka. Przestańmy się nim nazywać. Nie trójmy się, nie łudźmy się nadziejami próżnymi. Niech intryganty usypią mogiłę ojczyźnie. Przestańmy się męczyć nawzajem tego nieszczęśliwego rodu wspomnieniem. Albo posłuchajmy Tadeusza Czackiego, twórcę Liceum Krzemienieckiego, który pisał wtedy, iż Polacy zostali na zawsze wykreśleni z listy narodów. Albo Hugo Kołłątaj, który w 1805 roku mówił, iż naród jest martwy, zginął naród i jego imię zostało wymazane z księgi czasów i że język polski zniknie także jak język chaldejski, grecki, jak żywa łacina. Jan Śniadecki, także przecież luminarz polskiego oświecenia, mówił wtedy, że wszystko umiera, więc i narody umierają. Tylko efekty oświecenia są nieśmiertelne. Franciszek Ksawery Dmochowski, tłumacz Homera, mówił, iż Grecy umarli, ale Homer żyje, a więc on żywił pewnego rodzaju nadzieję, że co prawda Polska umarła, ale kultura polska może przeżyć, jeśli będzie wielka. Takich przykładów z tego okresu bezpośrednio po trzecim rozbiorze można by przytoczyć więcej. Bardzo wiele. To był nastrój dominujący, nastrój rozpaczy i takiego czasem melancholijnego, czasem tragicznego pogodzenia. Ale to nie był nastrój, który zdominował cały wiek XIX. Bardzo szybko otrząśnięto się z niego. Zamęt geopolityczny spowodowany kolejnymi akcjami Napoleona, nowymi, ożywił te nadzieje. I jeśli spojrzymy na wiek XIX, to można powiedzieć, że najgorsze było pierwszych 10 lat jego. Po 1795 roku, jeśli wiek XIX rozumiemy jako okres rozbiorów. Potem już przychodzi Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Polskie, to stworzone przez Aleksandra I, cara na Kongresie Wiedeńskim, ale przecież nie tylko budzące nadzieje obie namiastki polskiej państwowości, ale podtrzymujące bardzo ważne instytucje dla życia narodowego. Bez Księstwa Warszawskiego, bez Królestwa Polskiego, w jego pierwszych 15 latach.
bez odbudowania przez cara Aleksandra, który próbował inaczej niż jego młodszy brat Mikołaj rozwiązać kwestię polską. Nie udało mu się. Bez tych działań, które pozwoliły na odtworzenie dzieła Komisji Edukacji Narodowej na terenie ziem litewsko-ruskich. Przecież de facto można powiedzieć, że Komisja Edukacji Narodowej działała na tych ziemiach, ogromnych ziemiach od Morza Czarnego do Bałtyku, na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, aż do roku 1823, kształcąc ludzi w duchu polskim, narodowym, kształcąc na bardzo wysokim poziomie. Takie same szkoły w sensie poziomu i znaczenia funkcjonowały do 1831 roku tu w centrum polskości, w Królestwie Polskim. Jakieś namiastki tych instytucji trwały w Rzeczpospolitej Krakowskiej do 1847 roku. To wszystko było ważne. To pokazuje, że instytucje państwowe są ważne. Nie można tego lekceważyć. Bez tych instytucji państwowych nie byłoby po prostu dziesiątków tysięcy wykształconych Polaków, którzy potrafili nie tylko odnajdywać się w wieku XIX w służbie obcym monarchom, ale potrafili pobudzać swoimi rozważaniami, swoimi talentami pracę nad przygotowaniem polskiej niepodległości, przygotowaniem polskiego przemysłu, jak tutaj Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, jak jeszcze Stanisław Staszic, jak tylu innych, tych, którzy tworzyli podstawy pracy organicznej. Ale oczywiście to byli także ci, którzy potrafili swoim słowem i swoim czytaniem, swoją zdolnością czytania i kolportowania tego słowa stworzyć publiczność, bez której nie byłoby sukcesu Mickiewicza, nie byłoby sukcesu muzyki Chopina, bo nie byłoby dla kogo grać i pisać. Ten sukces instytucji, które trwały w jakiejś namiastkowej formie, ale podkreślam, trwanie tych instytucji miało ogromne znaczenie i szczęśliwie dotrwały one mniej więcej do 1831 roku, a potem odnowione zostały na skrawku ziem polskich w Zaborze Austriackim, gdzie imperium zmieniło swoją politykę wobec Polaków i dzięki temu od 1867 roku znów na części ziem polskich są polskie instytucje. Można się kształcić, wzbogacać duchowo, nie rezygnując z polskości. To wszystko stworzyło, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, infrastrukturę instytucjonalną, pozwoliło jej trwać przez większą część wieku XIX, w której mogły odezwać się skutecznie echa dzieła ważniejszego jeszcze od tej infrastruktury, właśnie dzieła, jakie tworzyła postawa, etos tej wspaniałej polskiej niezgody na zniewolenie. To właśnie, co robili powstańcy, ci anonimowi i ci bardziej znani, ci, których czczono na pomnikach. To, co robili poeci i muzycy, sławiący ich imię w najwspanialszych tworach polskiego ducha, sprawiło, że polskość stała się tak atrakcyjną, jak nie była nigdy w swojej historii. To nie jest gołosłowne stwierdzenie. Po prostu w wieku XIX mamy tyle przykładów konwersji w odwrotną stronę niż ta, którą opisałem przed chwilą, na przykładzie Szostakowicza, Strawińskiego czy Ciołkowskiego. To przecież jest przykład Jana Matejki, Wincentego Pola, oczywiście niemieckiego pochodzenia, Matejko czeskiego. Czy, by wymienić inny przykład, Szymona Askenazego, wielkiego historyka, gorącego patriotę żydowskiego pochodzenia. Czy choćby Joachima Lelewela, który wywodził się także przecież z rodziny o niemieckich korzeniach i tradycjach, a stał się twórcą hasła za wolność naszą i waszą. Brücknera i tak dalej, tych nazwisk, rodów i rodzin, które spolszczyły się w sytuacji, kiedy nie było polskiego państwa, spolszczyły się do tego, co uważały za wyższą kulturę, za awans kulturowy, awans do tego etosu wolnościowego. Te przykłady pokazują znaczenie tej postawy i jej utrwalania przez
wielką kulturę okresu romantyzmu dla przeżycia i rozbudzenia polskości w wieku XIX. Ta postawa miała znaczenie, jak już wspomniałem, nie tylko dla samych Polaków, dla polskiej wspólnoty, ale także wpłynęła na wszystkie inne ruchy narodowe w sąsiedztwie bliższym i dalszym polskości. Jeśli przeczytamy na przykład pamiętniki Icaka Greenbauma, lidera największej partii syjonistycznej w Polsce międzywojennej, jeśli sięgniemy do wspomnień Zewa Żabotyńskiego, twórcę bojowej organizacji Żydów, ten akurat nie był Żydem z terenu Rzeczpospolitej, tylko z Odessy, to zobaczymy na tych choćby przykładach, ale i na setkach innych, że nie byłoby ruchu syjonistycznego bez przykładu polskiego. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale jest to teza historycznie absolutnie do udowodnienia. Ruch syjonistyczny wzorował się na polskim ruchu niepodległościowym. Dla Żabotyńskiego największym idolem byli legioniści, najpierw ci Dąbrowskiego, a potem ich nowe wcielenie oczywiście, Piłsudski. Syjoniści, ci wykształceni w kulturze polskiej, prawie wszyscy znali na pamięć ogromny poemat Kornela Ujejskiego, Maraton. Sam kiedyś spotkałem jednego z ostatnich takich właśnie przedwojennych syjonistów, Rafaela Szarfa, który mi z pamięci cały Maraton Ujejskiego wyrecytował. To trwa jakieś 25 minut. Bo to był właśnie, to jest rdzeń tego etosu wolnościowego, walka o wolność narodu przeciwko imperium. To imponowało innym narodom, które budziły się za przykładem polskiego. To wpływało także oczywiście na Ukraińców, na Litwinów. Dalej poza tym kręgiem, na Białorusinów naturalnie także, poza tym kręgiem wpływało przecież na Serbów. Pomoc polska dla Węgrów miała duże znaczenie, nie tylko w roku 2012, kiedy niektórzy z nas pojadą na Węgry wspierać postawę niepodległościowego rządu Viktora Orbana, ale i w 1848, bo przecież w związku z tym świętem z 15 marca, nawiązującym do wybuchu rewolucji węgierskiej, są te uroczystości organizowane w tym roku. I tak widzimy, jak ten przykład polskiej wolności oddziaływał w skali całej Europy środkowo-wschodniej, może nawet szerzej. Oddziaływał w sposób, który także opisuje w znakomitej książce, niestety nietłumaczonej na język polski, dyrektor Biblioteki Kongresu James Billington, książce pod tytułem Fire in the Minds of Men, ogień, umysły ludzi, gdzie opisuje różne idee rewolucyjne, jeśli można tak najszerzej powiedzieć, w wieku XIX na świecie i pokazuje, jak ogromną rolę w tych ruchach, na dobre i na złe, niezależnie od tego, jak to oceniamy, ale bezdyskusyjnie ogromną rolę odgrywała inspiracja polska, powstańcza, narodowa, niepodległościowa. Rozumieli to ci, którzy bronili porządku imperiów. Rozumiał to Klemens Metternich, kanclerz Cesarstwa Austriackiego, który nazwał polskość rewolucją wcieloną. Jeszcze lepiej ujął to twórca rosyjskiego nacjonalizmu i główny twórca historiografii rosyjskiej, Mikołaj Karamzin, który jeszcze zanim przystąpił do pisania swojego wielkiego dzieła Historia państwa rosyjskiego, opublikował powieść historyczną Marfa Posadnica, opisującą ostatnie lata niepodległego Nowogrodu Wielkiego, Republiki Kupieckiej podbitej przez Moskwę i traktowanej jako alternatywa dziejowa dla Moskwy. Wolna kupiecka republika przeciw samodzierżawnemu wzorowi, despotycznemu wzorowi Moskwy. I Karamzin już w roku 1802 tak zdefiniował jakby tę alternatywę, która wydaje nam się szczególnie ważna przy rozważaniu wieku XIX i jego żywej pamięci dzisiaj także, lekcji dzisiaj. Karamzin pisał tak: ludy dzikie kochają niepodległość, ludy mądre kochają porządek. Nie ma porządku bez władzy samodzierżawnej, a jeśli odrzucimy władzę samodzierżawną, czeka nas tragedia buntów i zamieszek wewnętrznych, albo sroższy jeszcze od tego podbój przez zewnętrznego wroga.
A więc w istocie Karamzin przedstawił tę alternatywę, którą dzisiaj wznawiają ci, którzy mają dość dzikiej niepodległości, polskiej wolności, którzy chcą, by zrezygnować z tej postawy, która jest trudna, która wymaga ofiar. Tak jak to proponował Donald Tusk w tylekroć przywoływanym eseju z miesięcznika Znak z listopada 1987 roku, tęskniący za normalnością. Donald Tusk nie opowiadał się przeciwko polskości. Opowiadał się za polskością mądrą, czyli rezygnującą z tej chimery niepodległości, na rzecz porządku, takiego mieszczańskiego, spokojnego porządku. Do tego samego ideału nawiązuje bardziej radykalnie dzisiaj przecież pewien poseł, którego nazwiska nawet nie mam zamiaru wymieniać, a który jest dzisiaj liderem trzeciej co do wielkości partii w polskim parlamencie, który wezwał do porzucenia polskości. Właśnie dlatego, że kojarzy się ona z tym uporczywym trwaniem przy niepodległości. Wybiera swój porządek. Otóż już w wieku XIX byli tacy, którzy w ten sposób właśnie wybierali. Wybierali tak dlatego, że nieistnienie Polski na mapach tworzyło pewien, jeśli można tak powiedzieć, rodzaj przyzwyczajenia, mentalnej zgody na tę sytuację przez lata. No ileż można walczyć, ileż można się spierać. W 70 roku niewoli, w 90 roku niewoli. Można było tracić nadzieję. Można było szukać racjonalizacji dla tego stanu, w którym Polski na mapach nie było. Nieistnienie Polski, ani zresztą to jest bardzo ważne, żadnej innej państwowości między Imperium Rosyjskim a Królestwem Prus, a potem II Rzeszą, przez ponad 100 lat, jakie upłynęły od Kongresu Wiedeńskiego do aktu 5 listopada 16 roku, miało istotne konsekwencje także dla tego, co można by nazwać wyobraźnią geopolityczną następnego stulecia, 20 i 21. Między Rosją a Niemcami nie ma miejsca na nic samodzielnego, nic istotnego z punktu widzenia porządku międzynarodowego. Przeciwnie, budowanie tutaj czegoś nowego może ten porządek widziany z perspektywy wielkich mocarstw zakłócić. Zwrócił na to uwagę już w październiku 1916 roku brytyjski polityk konserwatywny, ekspremier, a w tym okresie pierwszy lord admiralicji Arthur Balfour. Zgodnie z wyłożonym przez niego wówczas rozumowaniem, gdyby powstało państwo polskie, to mogłoby mieć wyłącznie charakter buforowy, separując dwa wielkie, wzajemnie się dotąd szachujące mocarstwa, Niemcy i Rosję. Ale to ułatwiłoby tylko ich ekspansję w kierunkach, które były najbardziej niebezpieczne dla interesów Wielkiej Brytanii, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dla Stanów Zjednoczonych. Bo Rosja ekspandowałaby na wschód, do Azji, a Niemcy na zachód, do Europy, dominując nad Europą. Do tej strategicznej argumentacji przeciw polskiej niepodległości, argumentacji wyrażającej nie jego prywatne fobie, bo Balfour nie miał nic przeciwko Polakom, tylko interesy brytyjskiego imperium, wrócił Balfour już jako gospodarz Foreign Office w kwietniu 17 roku, po wybuchu rewolucji w Rosji. Zwracając uwagę wtedy prezydenta Wilsona, że odbudowana Polska stanie na przeszkodzie udzielaniu pomocy przez rosyjskie mocarstwo Francji, gdyby ta znów została zaatakowana przez Niemcy. Przypominam to dlatego, że ten sam Balfour wpisał kilka miesięcy swoje nazwisko do historii geopolityki światowej, wydając deklarację o prawie Żydów do, jak to ujął, utworzenia swego domu narodowego w Palestynie. Samo nieistnienie na mapie nie było zatem najistotniejszym argumentem geopolitycznym. Państwo żydowskie nie istniało od blisko 2000 lat. Ważne było nieistnienie w miejscu, w którym niezwykle intensywnie istniały potężne imperia europejskie, uznawane w odróżnieniu od panującej nad Palestyną zmurszałej potęgi osmańskiej, za trwałe elementy porządku XIX-wiecznego świata i jego rozwoju. Rosja i Niemcy jako imperia Romanowów i Hohenzollernów przeżyły kryzys w 1917-18 roku, ale ich miejsce w wyobraźni geopolitycznej jako Rosji i Niemiec trwało nienaruszone.
Wskutek ich chwilowej klęski trzeba było uznać istnienie czegoś pomiędzy, czyli Polski i innych powstałych obok Polski państw. Ale było to tylko, jak powie otwarcie prezydent Franklin Delano Roosevelt w Jałcie w 1945 roku, wieczne źródło kłopotów. Polska jako wieczne źródło kłopotów. Polska, ale nie tylko ona, właściwie to wszystko, co mogło funkcjonować w wyobraźni geopolitycznej, dziedziczącej przyzwyczajenia XIX-wiecznego koncertu mocarstw między Rosją a Niemcami, ograniczała się mniej więcej do tego kształtu, jaki nadał jej pojęciu i utrzymywał przez 100 lat Kongres Wiedeński. To malutkie królestwo polskie, zamknięte od wschodu linią Bugu, nie przeszkadzające również Niemcom swoim istnieniem. Odbudowanie większej Polski, a tym bardziej całego systemu państw Europy Wschodniej, musiało rodzić fatalne konsekwencje wynikające z niezgody na taką sytuację potężnych sąsiadów. Taką opinię wyrażają tak wybitni znawcy geopolitycznej globalnej rozgrywki jak Henry Kissinger czy George Kennan, którzy w odbudowie za dużej, jak to ujęli, Polski dostrzegali jedną z głównych przyczyn wybuchu II wojny światowej. Inaczej nieco ujął to prezydent Federacji Rosyjskiej, cytuję: najlepsze czasy dla Europy były wtedy, gdy Rosja i Niemcy współpracowały ze sobą jak najściślej. Koniec cytatu. Tak stwierdził Władimir Putin w swoim wywiadzie dla telewizji niemieckiej ARD-CDF udzielonym z okazji obchodów 60. rocznicy zakończenia II wojny. Nie miał oczywiście na myśli czasów paktu Ribbentrop-Mołotow, ale właśnie piękny wiek XIX, kiedy nic nie rozdzielało Rosji i Niemiec. I to nic jako dziedzictwo XIX wieku w wyobraźni geopolitycznej jest niestety szczególnie bolesne. To nic, przeciwko któremu buntował się polski romantyzm. To nic, które zaakceptowali ci, którzy uznali, że wyroki historii trzeba przyjąć. Ci, którzy wpasowywali się w instytucje państw zaborczych. Ale właśnie te instytucje wobec walki, którą podjęli, niby beznadziejnej, niby przegranej w tylu powstaniach, ci, którzy trwali konsekwentnie przy wizji Polski romantycznej, niepogodzonej z utratą wolności, te instytucje potrafiły niekiedy wykazać skuteczność właśnie tej walki, walki polskiej o wolność. Dam jeden na koniec przykład. Wiem, że długo mówię, przepraszam, ale wiek XIX to bogata bardzo wydarzenia i znaczenie dla polskości, moim zdaniem, epoka. Już kończę. W polskiej pamięci kulturowej wciąż jest zapisany obraz Wesela Wyspiańskiego, a w nim postać poetycznej Racheli, zafascynowanej polską kulturą romantyczną, córki żydowskiego dzierżawcy karczmy z Bronowic. Znamy dobrze los jej pierwowzoru. Pepy, Perel, Singerówny. Uczestniczki wesela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną w listopadzie 1900 roku. Wielbicielka poezji młodopolskiej i Józefa Piłsudskiego służyła jako pielęgniarka legionistom w I wojnie światowej, przyjęła chrzest w 1919 roku, spełniając ślubowanie, iż uczyni to, kiedy Polska uzyska niepodległość. Okupację hitlerowską przeżyła dzięki pomocy rodziny Rydlów i wybitnego później aktora Zdzisława Mrożewskiego. Zmarła w 1955 roku w Krakowie. Można z przypomnienia tej indywidualnej historii uczynić wdzięczne podsumowanie całej dzisiejszej naszej rozmowy. Ale można zobaczyć w niej odbicie szerszego zjawiska. W marcu 1901 roku, w dniu, kiedy w Teatrze Krakowskim odbywała się premiera Wesela, chrzest w klasztorze sióstr Felicjanek w Krakowie przyjmowała 18-letnia Debora Lewkowicz, córka dzierżawcy karczmy z Rzeszotar pod Wieliczką. Nie była osamotniona w tym wyborze. Między 1887 a 1902 roku w Krakowie przeszło na katolicyzm ponad 300 dziewcząt żydowskich z okolicznych wsi i miasteczek zachodniej Galicji. Niemal wszystkie zrobiły to zresztą w klasztorze Felicjanek, całkowicie dobrowolnie. Zgodnie z prawem austriackim można bowiem było po osiągnięciu wieku lat 14 wybierać swobodnie swe wyznanie. Najczęściej uciekały przed aranżowanymi przez rodziny małżeństwami. Wiele z konwertytek odeszło zarazem od swej kulturowej tożsamości żydowskiej, wybierając polską.
Młode Żydówki nie miały w tym czasie niemal żadnej oferty edukacyjnej, w tym kręgu kulturowym. A od 1869 roku edukacja stała się w Cesarstwie Austro-Węgierskim formalnie obowiązkowa dla dzieci płci obojga od 6 do 14 roku życia. Szkoły w Galicji stały się w tymże okresie w zdecydowanej większości faktycznie szkołami polskości, wehikułami polskiej tożsamości. Nie byłyby skuteczne w tym dziele, gdyby nie właśnie ten autentyczny przykład imponujący przychodzącym do polskości, przykład owej wspaniałej polskiej niezgody na zniewolenie. Zaniepokojony skalą zjawiska, żydowski dziennik Der Tag nazwał skupiający skutki tego zjawiska klasztor Felicjanek fabryką apostazji, Schmattfabrik. Dziennikarz żydowski stwierdzał z ubolewaniem, że konwersje przestały już nawet budzić sensacje, stając się sprawą tak prostą, jak przejście z jednego towarzyskiego klubu do innego. Może właśnie tu odnajdujemy istotę wieku XIX. Wiek XIX wydaje się wielką globalną Schmattfabrik, fabryką konwersji. Zjawisko zmian tożsamościowych dokonywanych w tym okresie wyborów i nacisków, jakim były one poddane, jest fundamentalnie ważne, dramatyczne na poziomie każdej jednostki, a stało się masowe w swej skali, powszechne w stuleciu, które nas tutaj interesuje. Eksplozja demograficzna, przyspieszenie zmian cywilizacyjnych, alfabetyzacja i skolaryzacja pod naciskiem państwa, nasilenie migracji między wsią i miastem, nowe technologie i wzory kultury masowej, wszystko to sprzyjało przełamywaniu barier międzykulturowych, ale zarazem mogło budować nowe, między pokoleniem rodziców uformowanych w swej tradycji, a dzieci, między starą wspólnotą lokalną albo religijną, a nową tożsamością narodową, czy znacznie rzadziej świadomie internacjonalistyczną. Te zmiany mogły prowadzić do polskości, ale mogły także i prowadziły bardzo często od niej ku rosyjskości, niemieckości, ukraińskości, litewskości. Naturalnie także w przypadku migracji poza obszar dawnej Rzeczpospolitej ku tożsamości związanej ze środowiskiem dominującym w miejscu nowego zamieszkania. To, że w roku 1918 w pierwszych wyborach, właściwie na progu 1919 do Sejmu Ustawodawczego, w tworzonej od zera Polsce, okazało się, że ponad 70% uprawnionych do głosowania, a uprawnieni zostali do głosowania jako pierwsi w Europie, wszyscy mieszkańcy dorośli, i kobiety, i mężczyźni. We Francji kobiety uzyskały to prawo dopiero 25 lat później, w Anglii kilkanaście lat później. Nawet w Stanach Zjednoczonych później kobiety uzyskały prawo wyborcze. Wszyscy ci nowo uprawnieni do głosowania poszli i zagłosowali. Nie wszyscy, ale ponad 70% chcielibyśmy mieć dzisiaj taką frekwencję. Zagłosowali, wiedząc, że tworzą swoje państwo. Głosowali głównie na tych terenach, jak dzisiaj mówimy, etnicznej Polski. To, że na progu odbudowanej Polski ponad 20 milionów, na pewno można przynajmniej tyle szacować, przyznawało się, uznawało swoją tożsamość polską, było ogromnym, niezwykłym osiągnięciem polskiego wieku XIX wbrew naciskom imperium. Ten wiek XIX kojarzy się w największym stopniu z dziedzictwem polskiej kultury romantycznej i tym właśnie nawiązaniem pozwolę sobie w ostatnich słowach zakończyć. Bo przecież nie byłoby Legionów Piłsudskiego, nie byłoby Piłsudskiego, gdyby nie Słowacki, jego najważniejszy wieszcz, gdyby nie Sienkiewicz, który był przewodnikiem dla dzieci chłopskich do polskości, dla dzieci drobnomieszczańskich, rzemieślniczych zawodów, gdyby nie Mickiewicz oczywiście. I w ostatnim cytacie chcę przytoczyć ten dług, który odczuwam i który, myślę, powinniśmy pamiętać, kiedy myślimy o wieku XIX. Dług, który wyraża fragment poematu Juliusza Słowackiego, właśnie ulubionego wieszcza Piłsudskiego. O Polsko, Polsko święta, bogobojna, jeśli kiedyś jasna i spokojna obrócisz Twe rozwidnione oczy na groby nasze, gdzie nas robak toczy, gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne skryły się dumać, jak łabędzie senne.
Polsko, Ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij Ty o nas. O, wspomnij. Wszak myśmy z Twego zrobili nazwiska. Pacierz, co płacze i piorun, co błyska. A dosyć, że się zastanowisz chwilę, jaka ta cisza na naszej mogile, jaka się wydaje przez Boga przeklęta, a nie zapomnisz Ty nas o święta. Ten obowiązek pamięci o tych, co pacierz zrobili z Polski nazwiska i piorun, co błyska, obowiązuje także nas dzisiaj w XXI wieku. Dziękuję bardzo.